Dzień dobry, tu Niezależne Polskie Radio, Pustkowia 1. Mamy dzień 14 kwietnia, jest poniedziałek, godzina 6. Zapraszamy na audycję poranną. Pogoda. Dzisiaj w godzinach porannych naukowcy z naszego laboratorium pogodowego zapowiadają niewielkie opady deszczu na terenach stref SWM WA05, dawniej Warszawa Bemowo, i SWM Rzet00, dawniej Żyrardów. Skład oraz napromieniowanie deszczu nie jest jeszcze znany. Radzimy bez potrzeby nie wychodzić z domów. A jeśli już taka potrzeba zajdzie, prosimy nie zapominać o założeniu odzienia, promienio i kwasu odpornego. Skład deszczu postaramy się Państwu podać jak najszybciej od rozpoczęcia opadów, więc radzimy w miarę możliwości nie wyłączać odbiorników. Do południa od godziny 9 na terenie całych polskich pustkowi naukowcy zapowiadają przejaśnienia. Jak w każdy poniedziałek podajemy poziom promieniowania dla stref SWM, dawne województwo mazowieckie, oraz SWEU, dawne województwo łódzkie. Promieniowanie powietrza. SWM Północ 2, SWM Południe 1, SWM Wschód 3, SWM Zachód 1, SWM Centrum 2, SWEU Północ 1, SWEU Południe 1, SWEU Wschód między 1 a 2, SWEU Zachód 1, SWEU Centrum między 1 a 2. Promieniowanie gleby. SWM Północ 3, SWM Południe 2, SWM Wschód 3, SWM Zachód 2, SWM Centrum 2, SWEU Północ 2, SWEU Południe 3, SWEU Wschód między 2 a 3, SWEU Zachód 1, SWEU Centrum między 1 a 2. Dzisiaj dodatkowo mamy również wiadomość specjalną, która ucieszy na pewno mieszkańców stref SWEU 3, dawne województwo podkarpackie, i strefy SWM 2, dawniej województwo małopolskie. Jest nią z informacją, którą wczoraj otrzymaliśmy z centrum IPPR, Instytutu Przeciwdziałania Promieniowaniu Radioaktywnemu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, z bazą w strefie SWEU EU00, dawniej miasto Łódź. Dzisiaj, dnia 8 kwietnia roku 2083, nasze czujniki umieszczone na terenach stref SWP3 oraz SWMEU wykazały, że wartość dla promieniowania występującego w powietrzu na danych terenach w skali 5-stopniowej od 0 do 4 wynosi 0. Promieniowanie gleby wywołane opadem radioaktywnym dzięki zastosowaniu metody oczyszczania OG-207 spadło w 4-stopniowej skali z poziomu 2 do 1. Wygląda to, że mieszkańcy stref SWP3 oraz SWMEU mają dzisiaj powody do radości. W swoim liście Centrum IPPR dało również, że wszelkie dodatkowe informacje oraz instrukcje dotyczące postępowania oraz środków ostrożności podane na terenach danej strefy za pomocą własnej radiostacji oraz ulotek, które konwoje kurierskie postarają się dostarczyć do stolic stref oraz najważniejszych siedlisk ludzkich. Na temat pogody to wszystko. Po przerwniku muzycznym zapraszamy naszych słuchaczy na poranną audycję informacyjną. Niesione wiatrem pustkowi. Zapraszamy.